Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Pamiętajcie, pierwsze piętro, bo na parterze też są boxy z numerem 99 i 100. Słuchajcie, przede mną następna porcja muzyki. Tak jak powiedziałem, będziemy katować polską muzykę, chociaż nie tylko polską, tam trochę węgierskiej, niemieckiej, angielskiej, ale tak po prostu kropla w morzu. Także zaczynamy. Zaczynamy od katowania. Czy katować kogoś albo kiboli trzeba, żeby kogoś skatować? Albo wystarczy kat. Na przykład zespół kat. Proszę bardzo. Kat, metal and hell. Metal and hell i kat. Tu mamy coś węgierskiego. Ojej. Pokolgi i totalish metal. Tak to jest, tak to jest. Węgierska grupa. Tutaj mamy Wildfire i Summer Lightning. Lepiej mi to poszło niż po węgiersku. Wildfire, także to chyba brytyjski zespół. Warlock, Burning the Witches. Proszę bardzo. Oprócz tego co jeszcze? Faithful Breath, Gold and Glory. Gold and Glory, Faithful Breath. To jeszcze drugi egzemplarz. Te płyty w sumie są w Polsce wydawane, oprócz tej węgierskiej, tak, oprócz tej węgierskiej płyty, te płyty pojawiły się w Polsce, przytłoczone przez polskie firmy fonograficzne. RSC, to jest następna płytka, którą Wam proponuję, teraz niebawem w sklepie Popmaster Record Shop, także, oraz oczywiście na stronie internetowej www.popmaster.pl. Co tam jeszcze przed nami? Crossfire i Second Attack, Ladypunk, pierwsza płyta Ladypunk, tutaj w takim sobie stanie, bo niebawem film będzie nos nosił tytuł. Film, płyty będą po prostu nos. To nie ma nic wspólnego z Breakoutem, bo oni mieli NOL, niezidentyfikowany obiekt latający, ZOS, identyfikowany obiekt latający, nos byłby niezidentyfikowany obiekt samolotowy, nie wiem. Dobrze, nieważne. Ladypunk, niebawem też Ladypunk w dużo lepszej kopii. Jeszcze co tam? TSA, Heavy Metal Rock, proszę bardzo. Koncerty grupy TSA, Heavy Metal Rock. Oprócz tego grupa, znaczy wytwórnia Polton wydała taki albumik TSA. Proszę bardzo, Gejfor okładeczka. Bardzo fajnie wydane. Co tam jeszcze TSA wydało? Chociażby Heavy Metal World. Też mam Heavy Metal World i to chyba na tyle TSA, a teraz ktoś mi coś podpowiada, Suflar, z budki mi podpowiada, że największe przeboje budki Suflara 74, właśnie, okej, rozglądam się i nie widzę. No dobrze, budka Suflara 74-84, czyli największe przeboje z tego okresu zespołu. Grupa Bank, jestem panem świata. Grupa Perfect, pierwszy album. To wszystko w Popmaster, już niebawem. Grupa Perfect, album UNU. I co tam jeszcze zostało? Jeszcze parę płytek. Lombard, Szara Maść. Lombard, Śmierć w dyskotece. Co ten Lombard chyba w fantastycznym stanie jest. Szarej Maści nie pamiętam. Lombard, Wings of a Dove. Też jest mintowa płytka i Lombard Kreacje, to jest Near Mint, ma dwie kreseczki delikatne. To tyle z Lombardu, z Lombardu co tam jeszcze? Po Lombardzie mamy kombi, rozdział zamknięty, tego w Lombardzie nie zostawimy, bo płyt nie przyjmują, przynajmniej w Słupsku. Baj, Martwa Woda, Mental Cut. I na koniec, jak Wam obiecałem, Noc w Redzie, czyli Reda by Night i grupa Oddział Zamknięty. I to na tyle by było na dzisiaj. I zapraszam na następne spotkanie z nosem. Co to jest nos? Część z Was na pewno wie. A jeżeli nie wiecie, to w następnym odcinku Wam wytłumaczę, co to znaczy nos w płytach winylowych. I nie tylko w płytach, myślę. To na razie, trzymajcie się.